Wpadam dzisiaj z krótką wizytą do Was, bardzo prostą bliną, która znajduje się tutaj przed Wami. Jest to rogownica kutnerowata, rogownica z rodziny goździkowatych, bardzo prosta bylina. Słuchajcie, no nie znam najprostszej byliny, która tak naprawdę oprócz słońca nie potrzebuje nic, aby pięknie odwdzięczyć się kwitnieniem. Jest to bylina miododajna, wabi muchówki, pszczoły. Jest byliną, która rośnie na wysokość 20 cm. Zobaczcie, jakie ma ciekawe zabarwienie liści. Trochę przypomina kolorem starca. Rogownica kutnerowata kwitnie w okresie maja, czerwca, lipca. Powtarza kwitnienie tak naprawdę aż do jesieni i jest, tak jak wspomniałam, bezproblemowa. Ona idealnie nadaje się na stanowiska słoneczne i tak naprawdę polubi każdą glebę. Jedynie nie powinniśmy jej sadzić w miejscach takich podmokłych, gdzie panuje dość duża wilgoć. Ona wtedy może po prostu nam gnić. Natomiast jeżeli macie takie miejsca, w których nic nie rośnie, to z pewnością ona się przyjmie. Gdzie sadzić rogownicę kutnerowatą? Ona idealnie nadaje się na obrzeża, dlatego ponieważ ona ma taki pokrój płożący, ona się położy bardzo ładnie w taki dywan, więc pięknie wygląda na murkach. U nas ona rośnie tutaj na obrzeżach kamiennych jako uzupełnienie rabaty z innymi roślinami. Tutaj mogę Wam pokazać, że powyżej rośnie tawuła, rośnie lawenda, tam z boku rośnie przegorzan, także to wszystko tutaj w miejscu pod oknem, gdzie wilgotność jest znikoma, a słońce jest przez cały dzień. Rogownicę kutnerowatą warto przyciąć po kwitnieniu. Kiedy te kwiatostany już przekwitną, ścinamy ją tutaj do wysokości, gdzie kończy się pęd kwiatowy, a zaczynają się liście. Jeżeli przytniecie tą rogownicę, ona ponownie zakwitnie po jakimś czasie. Mrozoodporna, bardzo łatwo się ją rozmnaża, mianowicie wystarczy podzielić tą całą kępę, czyli można po prostu to wyrwać razem z korzeniami, włożyć w nowe miejsce, podlać i to się w zupełności przyjmie. Niezależnie, czy będzie to wiosna, jesień, czy będzie to środek lata. Naprawdę nie znam łatwiejszej byliny niż rogownica kutnerowata. Ją można naprawdę wszędzie spotkać, bo ona bardzo się rozrasta. Jest bardzo przyjemną byliną. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie. No, kwiaty są przepiękne i ich jest bardzo dużo tutaj. Ja mam ją posadzoną w kilku miejscach w ogrodzie i zawsze, kiedy jest jakieś wolne miejsce, to ja tam, gdzie mogę, to ją sadzę i ona potem się tak położy i rozrasta. Oczywiście trzeba pilnować o tym, żeby nie zagłuszyła innej rośliny z boku, ale to również jest proste i to nie jest jakaś bylina ekspansywna. Mianowicie po prostu nadmiar też wyrywamy, tak jak chwasty, i tutaj oddzielamy od innych roślin i nie ma z tym najmniejszego problemu. Kochani, polecam Wam rogownicę kutnerowatą, przepiękne białe kwiaty, przepiękne srebrzysto-zielone pędy, idealna do miejsc słonecznych, półcienistych, na każdą glebę, byle nie byłaby to gleba podmokła. Mam nadzieję, że oczarowałam Was tą byliną. Trzymajcie się ciepło i dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, jeżeli podoba Wam się to, o czym mówię.